Bardzo lubimy zimną wodę. Nikt nas nie przeraża i chcemy być wiecznie młode. Też. Ja może sobie drugi rok w sumie, ale jest trochę ten pierwszy raz, więc takie małe wyzwanie na dzisiaj. A pani? Dla dobrej adrenaliny, dla przyjaciół i ogólnie. Dla super atmosfery, która tutaj jest. Pobity. Uczestników wszystkich było 576 osób, z czego jesteśmy niezmiernie dumni i zadowoleni z organizacji, ze wszystkiego, co tutaj się dzisiaj dzieje. Dlaczego to morsowanie robicie? O co chodzi w tym biciu rekordu? Wszędzie organizowane są zloty, prawda? I każdy na tym zlocie jest podawana ilość osób, uczestników wszystkich morsów. My to inaczej nazwaliśmy, tak bardziej po swojemu, żeby to w Czekanowie zabrzmiało jako bicie rekordu osób jednocześnie znajdujących się w wodzie. No i to już jest trzecia edycja z zeszłego roku. W zeszłym roku było nas 313 osób, w tym roku 576. O czym świadczy te ponad 500 osób, które weszło jednocześnie o 12 do wody? Co możemy powiedzieć? Jak te morsy wyglądają w Ciechanowie? Morsowanie jest coraz bardziej modne i zdrowe. Coraz więcej mamy uczestników i samych morsów w Ciechanowie. Rekord został pobity dzięki też i różnym klubom, które nas odwiedziły z Tłuszcza, z Pultuska, z Przasnysza, z Warszawy. Także dużo klubów odwiedza, integrujemy się wszyscy. No i samo to, że morsowanie jest bardzo zdrowe.